przerwie koncertu niedzielnego uczestnicy wydarzenia mogli poczęstować się kawą i ciastkiem oraz zobaczyć wystawę malarską Małgorzaty Boguckiej i Edwarda Gałustowa. Małgorzata Bogucka urodziła się, mieszka i pracuje w Środzie Śląskiej. Od ponad 30 lat zajmuje się działalnością artystyczną, kulturalną i oświatową. Edward Gałustow mieszka i tworzy w Witebsku na Białorusi. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu Witebskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę oraz tkactwo artystyczne. Na niedzielne spotkanie przyszło ponad 300 osób.